powoli zaczynam się uśmiechać, gdyż ukazało się troszkę o mnie opisali moją sytuację i zaczynają być jakieś tam telefony i jest jakaś nadzieja, że ktoś mi pomoże. Więc myślę, że zaczynam się uśmiechać i jest mi troszkę łatwiej. Mam nadzieję, mam w każdym razie nadzieję, że będzie lepiej. Tak, moje życie na początku mojej kariery drogi było na pewno, można powiedzieć, usłane różami. Fantastycznie się wszystko zaczęło układać. W wieku 17 lat zacząłem grać w Ekstraklasie w Górniku Wałbrzych. Później kupiono mnie do Legii, Śląsk, Wrocław, no i grałem na bardzo wysokim poziomie i miałem fantastyczne życie. Dużo zabawy, dużo przyjemności, dużo pieniędzy. No i dużo satysfakcji z tego, co robiłem. To było bardzo ważne i jest do tej pory ważne w moim życiu, że robić to, co lubię, bym chciała. Ale moje życie na pewno się potoczyło bardzo fajnie na początku mojej kariery i przez ten okres mojej kariery było fantastyczne. Ja kocham futbol w ogóle od małego i kochałem to, co robię, uwielbiam grać w piłkę. Dla mnie mecz, trening czy mecz, to przede wszystkim mecz to tak jak spektakl teatralny. Człowiek był żył tym wszystkim i myślę, że to było najfajniejsze w tym. No oczywiście do tego dochodziły pieniądze i zabawa, ale to było raczej tak, bardziej na drugim miejscu. Wszystko, co było piękne, to piękne jest w futbolu, powiem pani, że to jest bardzo ważne. Powiedziała, to było piękne, kolorowe życie. I nie myślałem o tym i myślę, moim zdaniem, gdyby ktoś podpowiedział mi w tym czasie, co mam zrobić, co zrobić z pieniędzmi, jak zainwestować, to były takie czasy, że nie było menadżerów, nie było ludzi, którzy podpowiadali, każdy tylko chciał z tego życia jak najwięcej wyciągnąć i wyciągnąć też ode mnie. Powiedzmy sobie tak, że ja dużo ludziom pomagałem. Tutaj każdy, tylko miałem fantastycznych kolegów, ale wtedy, kiedy miałem pieniądze. Nie myślałem o tym, żeby coś odłożyć, coś na przyszłość, bo po prostu było fajne życie. No i nie, przede wszystkim nie miałem mi kto podpowiedzieć, a człowiek młody, troszkę w głowie się poprzewracało, duże miasta i popełniłem dużo błędów, no ale tak wyszło jak wyszło, no nic na to już teraz nie poradzę. No minęły czasy dobre, wróciłem do korzeni, do miasta swojego, gdzie zawsze podkreślałem w każdym wywiadzie, grając w piłkę, że jestem Wałbrzyszaninem. Nigdy nie mówiłem, że jestem skądś tam, zawsze podkreślałem, że jestem Wałbrzyszaninem i moje serducho zostało w Wałbrzychu. No co się stało? No po prostu przyszła choroba, przyszły tragiczne sprawy rodzinne, zostałem bez pracy, bez pieniędzy, no i pomogła mi pani Agnieszka, którą poznałem, pomogła mi w załatwieniu pracy, no i pomaga mi do tej pory. Gdyby nie ona, to na pewno nie byłoby teraz tego wywiadu, nie byłoby wywiadów w telewizji, w gazetach, bo ja po prostu nie umiem prosić o pomoc. Nigdy nikogo nie prosiłem i dzięki domowom pani Agnieszki teraz jestem tu, gdzie jestem i jestem program. Nie było żadnej takiej osoby, która by podała mi rękę i która by mi pomogła oprócz pani Agnieszki. Nikt mi nie pomógł. Żaden jakiś tam, nie będę mówił nazwiskami czy czymś, bo to nie ma sensu, ale nikt nie zwrócił się z jakąś pomocą, z czymkolwiek, z wyciągnięciem ręki do mnie. Po prostu mi się wydaje, że ludzie się cieszyli, czy niektórzy, że ja mam taką sytuację, jaką mam, a w Polsce jest tak, że jest przyjęte, że jak człowiek leży, trzeba go dobić leżącego i dla niektórych to pewnie była radocha. Jak powiedziałem wcześniej, powiem pani, ja nikogo o pomoc nie prosiłem i na pewno dużo kolegów w Polsce nie wie, jaką ja mam sytuację. Teraz dopiero myślę po tych artykułach i po tym, co się dzieje wokół mojej osoby, koledzy się dowiedzą. Myślę, że bardzo dużo kolegów moich nie wiedziało, z którym grałem w piłkę i nie wiedzą, w jakiej jestem sytuacji. Myślę, że teraz dopiero się dowiedzą i może któryś się odezwie. Mam taką cichą nadzieję. Z tego, co słyszałem, tu do Wałbrzycha właśnie ma przyjechać Wojtek Kowalczyk, Leszek Pisz,
Robakiewicz. Także myślę, że to się ułoży i będzie dobrze. Nie mam domu, nie mam mieszkania. Tak, byliśmy zaproszeni do pana prezydenta miasta w tamtym tygodniu i rozmawialiśmy na ten temat. No i myślę, że może mi miasto pomoże. U nas się bardzo szybko zapomina. U nas się pamięta ludzi tylko, którzy byli na szczycie. A zapomina się, jak się spadnie z tego, jak się zakończy karierę, czy coś się wydarzy, że człowiek już nie może grać w piłkę i spada troszkę niżej w tej hierarchii, to się o tych ludziach zapomina. Pamięta się tylko o tych, co są na szczycie, co są na pierwszych stronach gazet, w telewizji. I inni się chcą do tego jakoś przylepić, zdjęcia z nimi robić, niby pomagać, a to jest wszystko złudne, to jest takie niedobre w tym wszystkim, bo się zapomina o tych, co naprawdę coś zrobili, a teraz ich nie ma, a im się nie pomoże. No ale to tak chyba jest w naszym kraju i tak chyba będzie, bo to chyba tak zawsze było i tak od kiedy ja pamiętam, bo zna się przypadki, tam się czyta w gazetach, że ktoś grał w piłkę, czy grał w siatkówkę, w koszykówkę, doznał kontuzji. I nie ma na leczenie, nie ma na to, nie ma na tamto i ich się odstawia na bok i w ogóle się o nich nie mówi. Są tam fundacje, które pomagają, to jest bardzo fajna rzecz, ale to powinno pomóc być jeszcze z innej strony, no ale u nas tak nie ma. Ci panowie, wszyscy, co mają tak dużo pieniążków, to oni są tylko przyklejeni do tych, co są teraz obecnie na pierwszych stronach gazet, co zdobywają medale. Ale ci, co zdobywają teraz medale za 10 lat, o nich się też zapomni, bo to tak u nas wygląda. No, ja jestem takiego zdania. No, myślę, żeby myśleli o przyszłości przede wszystkim. Nie popełniali takich błędów jak ja. Nie bawili się, nie tracili tych zarobionych ciężko, bardzo ciężko zarobionych pieniążków, bo to są bardzo, bardzo ciężka praca. Sport to jest naprawdę ciężka praca. Codziennie nie ma dnia wolnego od tego i myślę, żeby mieli tych swoich jakichś dobrych, mądrych doradców, którzy i ich poprowadzą, bo wiadomo, młody człowiek, który ma tam 17-18 lat, dużo nie wie o życiu i musi mu ktoś pomóc, bo jeżeli mu nikt nie pomoże i zostawi go samego sobie, to będzie okres paru lat i już nie będzie miał ten człowiek raczej nic w swoim życiu. Najbardziej liczę na to, że pomoże mi tutaj ktoś załatwić ten lokal, żebym miał gdzie mieszkać. Pracę mam, myślę, że sobie dam jakoś radę, pracuję. Jakbym miał tylko mieszkanie, to myślę, że tak już do spokojnie do końca życia jakoś bym przetrwał. Chciałbym jeszcze tylko potrenować jakichś chłopaków młodych, przekazać im swoje umiejętności, gdyż mam naprawdę duże doświadczenie, no i myślę, że to by było spełnienie moich marzeń. Na przykład tutaj, bo to jest historia tego miasta, ten stadion tutaj swego czasu przychodziło 40 tysięcy ludzi na mecze i to żyło i tutaj naprawdę wychowało się paru fajnych piłkarzy i to jest historia tego miasta.